Lata 80. były dla lokalnej społeczności znamienne w skutkach, bo powstała u nas myśl, aby coś konkretnego zrobić, a pomógł nam też w tym myśleniu pozytywnym ówczesny dyrektor kopalni, który spowodował, że nastąpiła zmiana pokoleniowa w GKS-ie Ruch Radzionków. Mieliśmy okazję objąć stery prowadzenia tego klubu z panem Pawłem Wieczorkiem. I od tego momentu w ciągu półtora roku dojrzała do nas taka myśl, że można zrobić coś więcej. Pokazały to baraże, pokazał to awans do trzeciej ligi w 1989 roku i wtedy zobaczyliśmy świat w innym wymiarze. Zobaczyliśmy, że możemy nie tylko powalczyć o wynik sportowy, ale możemy również powalczyć o ustanowienie gminy Radzionków, czyli jej powrotu na mapy Polski. I to było takie przesłanie, które się gdzieś u nas zrodziło, być może nie z żadnego innego bodźca, jak z tego, że Radzionków zawsze nam leżał w sercu, a klub był jednym z tych ogniw, które nigdy nie zmieniło swojej nazwy. Zawsze to był Ruch Radzionków, nikt się tego nie wstydził i wynik sportowy obudził dumę wśród mieszkańców Radzionkowa w tym 89 roku i było łatwiej zrobić krok dalej. Wydaje mi się, że do 85 roku, kiedy Radzionków był samodzielnym jednostką, to była ta olbrzymia duma. Natomiast po tych 20 latach bytności w granicach administracyjnych Bytomia to trochę ucichło, to trochę zmalało. Dopiero właśnie wynik 89 roku pokazał, jaka jest fala entuzjazmu, że nikt się nie wstydził wtedy słowa cider. Kiedyś to w tych latach przynależności do Bytomia to było nie dla wszystkich komfortowe określenie. Natomiast po sukcesie w 1989 roku okazało się, że nikt się nie wstydził być cidrem. I to było takie symptomatyczne i pozwalało myśleć pozytywnie o przyszłych latach, o tym, żeby Radzionków stał się Radzionkowym. Zawsze trzeba pamiętać o historii, bo nic, niczego się nie bierze. Wtedy w 1989 roku awansowaliśmy do trzeciej ligi, która była w Polsce w czterech grupach. Były dwie grupy drugiej ligi i jedna pierwsza ligowa grupa, która dzisiaj się nazywa Ekstraklasa. Wynik na tamte czasy dla takiego Radzionkowa to było coś niesamowitego. I może ktoś oceniać to jak chce, ale gdyby był w tym czasie, w czerwcu 89 roku na ulicach Radzionkowa, widziałby, jaki entuzjazm był wśród mieszkańców Radzionkowa i jak ludzie z wielką dumą się do tego sukcesu odnosili. Powiem tylko tyle, że na kopalni Powstańców Śląskich, która wtedy była podstawowym sponsorem tego klubu, liczba członków klubu zbliżała się do 2000. Czyli tyle było sympatyków, którzy dobrowolnie, regularnie opłacali składki członkowskie na rzecz tego klubu. A to, że ten awans stał się faktem, spowodował, że został zbudowany, jak ja to nazywam, klucz, którym w latach późniejszych otwieraliśmy niejedne drzwi, aby Radzionków stał się samodzielną jednostką administracyjną. Klub sportowy Ruch Radzionków, o czym pan też powiedział, zawsze miał swój klimat. Była to rzeczywista ojczyzna, była to rodzina, że każdy, kto do naszego klubu przychodził, czuł się jak u siebie w domu i staraliśmy się budować ten rodzinny klimat, ten heimat, czy małą swoją ojczyznę, po to, żeby wśród ludzi wykrzesać te najlepsze wartości, które powodowały, że budowaliśmy zespół, budowaliśmy jak sieć podwaliny przyszłego sukcesu i to pozwalało nam bardzo pozytywnie myśleć, bo jak to ktoś powiedział, marzenia się spełniają tylko wtedy, kiedy marzy wielu. Jeżeli marzy jeden, to pozostaje to marzenie. A nasze marzenie na tamte czasy to były przede wszystkim osiągać wspaniały wynik sportowy, a poprzez wynik sportowy, tak jak tu powiedziałem, stworzyć sobie szansę, żebyśmy mieli otwarte drzwi do włodarzy, do ludzi, którzy decydowali o tym, czy nasz postulat ustanowienia samodzielnej jednostki administracyjnej stanie się faktem. To był konkretnie drugi sezon w drugiej lidze, kiedy mieliśmy taką przygodę z przedstawicielami Kanału Plus. To był grudzień 1997 roku, kiedy w Polsce wchodził w życie projekt sprzedaży praw telewizyjnych.
byśmy mieli do wyboru albo UFE, albo Kanał Plus. Zdecydowaliśmy się na Kanał Plus i w czasie dyskusji, które żeśmy prowadzili z kierownictwem Kanału Plus, doszliśmy do takiego jak gdyby porozumienia, czy dotarła do nas świadomość, że mając wtedy drugie miejsce w drugiej lidze, jesteśmy w stanie tą pierwszą ligę osiągnąć. Otrzymaliśmy wsparcie z Kanał Plus, organizacyjne i finansowe, i wtedy, kiedy żeśmy tą naszą drużynę budowali już tak od kilku lat, uwierzyliśmy, że ci chłopacy są po prostu w stanie to zrobić. I myślę, że w tym grudniu 97 roku zaistniała sytuacja, że może nie na 100%, ale byliśmy przekonani, że ten awans do pierwszej ligi jest realny. Kiedy żeśmy podpisywali kontrakt z Kanałem Plus, to kierownictwo Kanału Plus nie wierzyło nam do końca, że awansujemy do pierwszej ligi. Myśmy ich o tym zapewniali i powiedzieliśmy, że to będzie złoty interes dla Kanału Plus. Sprzedadzą wtedy maksymalną ilość dekoderów, że będziemy, powiedzmy, rewelacją ligi i że tą umowę, którą żeśmy podpisali na reklamy, na banery, na sprzedaż praw telewizyjnych, będzie wielkim sukcesem Kanału Plus. I po niespełna roku czasu od pierwszego pobytu w lidze spotkaliśmy się z kierownictwem Kanału Plus na pięcioleciu Kanału Plus i wtedy padły słowa, że po raz pierwszy zdarzyło się coś, że ktoś komuś coś obiecał i obydwie strony tą obietnicę zrealizował. Trzeba zawsze pamiętać o tym, że za każdym sukcesem, za każdym działaniem stoją ludzie. Mieliśmy szczęście w historii ruchu Radziomku do takich ludzi jak Jerzy Frenkel, pan Józef Jaworski, pan Jan Żurek, Andrzej Płatek i wielu innych trenerów, którzy nam doradzali, w sposób ich tu wymienić wszystkich, którzy nam doradzali, jak widzą oni drużynę, jak ta drużyna powinna być zbudowana. Jacy zawodnicy pracują do koncepcji drużyny z ruchu Radziomków. I penetrując rynek województwa śląskiego, szukaliśmy młodych, utalentowanych zawodników, którzy nie zawsze byli rozpoznawalni w swoim klubie. I macierzyste kluby jak Górnik Zabrze nie dawały tym zawodnikom szans na rozwój. Myśmy tych zawodników przejęli, stworzyliśmy im warunki nie tylko sportowe, ale co warto podkreślić, ci zawodnicy u nas kończyli szkoły średnie, rozpoczynali naukę na studiach wyższych, otrzymywali też solidne wychowanie, bym powiedział, sportowo-społeczne, które pokazały, że można służbę wojskową odrobić poprzez zastępczą służbę wojskową przy budowie kościoła, czy w służbie na rzecz szpitali. I to były takie pozytywne momenty, które pokazywały tym zawodnikom, że tej drużynie, ruchu Radziomków, tej rodzinnej drużynie mogą osiągnąć sukces i oni z tego skorzystają. Jestem bardzo dumny z tego, że urodziłem się w tamtych czasach, że miałem wokół siebie wspaniałych ludzi i że potrafiliśmy ten czas wykorzystać. Cieszę się z tego, że nie zaprzepaściliśmy tej szansy, jaką nam dała, powiedzmy, ówczesna rzeczywistość, zarówno z punktu widzenia szkoleniowego, jak również z punktu widzenia organizacyjnego. Cieszę się, że mogliśmy mieć wokół siebie tak wspaniałych ludzi jak trenerów, działaczy i tych ludzi, którzy stanowili bezpośrednie zaplecze organizacyjnych klubów. Także warto podkreślić jedną rzecz. Trzeba mieć wyjątkowe szczęście, żeby się w takich czasach urodzić i w takich czasach żyć, działać i wykorzystać swoje 5 minut.